Witamy Was, kochani. Dzisiaj mamy bardzo poważny temat, ponieważ Pan Bóg sam nam dał dzisiejszy temat. Ja dostałam sen dzisiaj i Marcel również. Może Marcel opowie swój sen i potem ja powiem. No, takie wideo z powołania wręcz, można powiedzieć. Bo to jest takie fajne, nie? Bo to jest tak, jak prorocy dostawali, wiecie, od Pana Boga wiadomość, że idź i powiedz coś komuś. A to my dzisiaj dostaliśmy sen, że idź i nagraj wideo, nie? Mi się śniło, że siedziałem w moim salonie tutaj i siedział przede mną mój brat, który po prostu wprost powiedział mi, żebym zrobił nagranie, nauczanie na temat przymierza. I te nauczanie tam miało być z interlinią, tak? Z użyciem Biblii interlinearnej. To tak w skrócie mówię, nie? W każdym razie Nikoli śniło się dokładnie to samo praktycznie, ponieważ ostatnim razem mieliśmy tutaj chrzest, chrzciliśmy jednego brata i ja temu bratu właśnie mówiłem o Nowym Przymierzu, jakby wykładałem mu, czym jest Nowe Przymierze i zrobiłem to w taki, no wiecie, specyficzny sposób. I właśnie Nikoli się śniło dokładnie coś takiego. Kochanie, opowiedz, co ci się śniło. Śniło mi się, że my razem z Marcelem rozmawialiśmy z pewnym człowiekiem, i Marco właśnie w taki sposób zaczął rozmawiać z tym człowiekiem. Pytał go, czy on rozumie w to, co wchodzi, że to jest bardzo poważne, że jak Pan Bóg już otwiera te drzwi, to trzeba ten krok wziąć do przodu, tak? I czułam i widziałam, że on zaczął po prostu nauczać i że chodziło o przymierze właśnie. Więc niesamowite po prostu. Tak. Jest to super, no bo wiemy, że Pan Bóg porozumiewa się przez sny i wizje. Sny i wizje to jest język Ducha Świętego dla nas, do nas, żebyśmy po prostu mieli ciągły kontakt z Panem Bogiem. No i wiecie, że bardzo mało było takich proroków, do których Pan Bóg mówił twarzą w twarz, tak jakby, tak jak do Mojżesza. Do nas porozumiewa się za pomocą snów i mówi do nas za pomocą snów. No i takie sny mieliśmy, więc powstaje te wideo. A o czym będziemy mówić dokładnie? No bo wiecie, o przymierzu można mówić z wielu różnych stron i perspektyw w sumie. Natomiast my dzisiaj skupimy się na różnicach pomiędzy Nowym a Starym Przymierzem, na podobieństwach pomiędzy Nowym a Starym Przymierzem i w wyniku tego generalnie, w wyniku tej całej naszej pogadanki chcemy doprowadzić do tego, aby oglądający, abyście wy, nasi kochani widzowie, bracia i siostry, abyście lepiej zrozumieli, czym jest Nowe Przymierze. Oczywiście wiem, że oglądają nas osoby, które są utwierdzone, które doskonale to wszystko, o czym będziemy mówić, znają i wiedzą o tym, ale co jakiś czas na nasz kanał przychodzą nowe osoby i myślę, że dla tych nowych osób będzie to naprawdę fajny smaczek i fajne rozszerzenie tego, co już wiedzą. Bo powiem wam, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest naprawdę kluczowe do zrozumienia tego, w jaki sposób Biblia jest ze sobą powiązana, jak jest połączona i jak te dwa przymierza tak naprawdę ze sobą korespondują i żyją, tak, i działają. Dużo symboliki dzisiaj będzie, dużo proroctw nawet różnych, tak, które Pan Bóg zawarł w niektórych wydarzeniach. No i to będziemy dzisiaj pokrótce omawiać. Zaczynamy od tego, Marcel, kochanie moje. Tak. Co to jest przymierze? I dlaczego to jest ważne? I ogólnie, no, jaka jest definicja przymierza? Jak wiecie, Pan Bóg jest Bogiem zorganizowanym i u Pana Boga nie ma syfu na szafce albo nieposprzątanego pokoju. U Pana Boga jest czystość i porządek, więc wszystko u Pana Boga dzieje się w pewnym porządku. I właśnie do tego służy przymierze. Przymierze to jest taka stara nazwa na umowę po prostu, tak? Pan Bóg zawarł z ludźmi umowę i zawierał tą umowę z ludźmi wielokrotnie. Było przymierze Adamowe, było przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a Noem, było przymierze z Abrahamem na przykład, tak? I z wieloma innymi ludźmi. No i było oczywiście stare i nowe przymierze, w którym my dzisiaj jesteśmy. Także były różne przymierza, różne umowy po prostu. Te umowy z reguły polegały na tym, może powiem z perspektywy starego i nowego przymierza, że przymierze i umowa pomiędzy nami a Bogiem polega na tym, że Pan Bóg obiecuje być z nami, obiecuje błogosławić nam, obiecuje po prostu być dla nas Bogiem, Ojcem, obiecuje nas chronić i tak dalej. Tak? Cały pakiet od Pana Boga przychodzi, błogosławieństw i obietnic, a my mamy, naszą częścią tej umowy jest po prostu trwanie w posłuszeństwie, kochanie naszego Boga z całego serca i duszy i wypełnianie Jego woli. Także to jest umowa,
która opiera się w zasadzie na miłości, tak? Stare i nowe przymierze opiera się na miłości, ta umowa. Tak, możecie sobie wyobrazić, nie wyobrazić, ale uwierzyć w to, że to jest po prostu żywa relacja. Tak. Tak jak z rodzicem masz relację i szanujesz rodzica, to rodzic też ciebie szanuje i tak jest z Panem Bogiem. Tak. Jesteśmy tak zepsuci, generalnie rodzaj ludzki, że aż Pan Bóg musi, wiecie, umowę, nie? Zawierać, przymierze z nami, żebyśmy zrozumieli tak podstawowe rzeczy, że Boga trzeba kochać. Jest to tragiczne, ale dzięki Bogu, że ta umowa jest. A także przymierze to jest umowa, której warunków razem musimy dotrzymywać, tak? Pan Bóg te warunki ustala, a my te warunki wypełniamy razem z Panem Bogiem. Po prostu. No, chcemy też dodać, bo często ludzie mówią, że Nowy Testament, Stary Testament, że to są dwie różne rzeczy, tylko chcemy tak w skrócie szybko powiedzieć, że kochani, to jest jedna święta księga i tak jak czytamy inne książki, to jest początek, jest historia, coś się dzieje i jest koniec książki. Tak samo jest z Biblią, z Pismem Świętym. To jest całość i trzeba to traktować jako całość i nie rozdzielać starego od nowego, bo to wszystko się łączy i wszystko jest ważne, to co jest tutaj zawarte. Dokładnie. Nikola o tym mówi dlatego, że właśnie w tym filmie będziemy mówić o Nowym Przymierzu i ludzie różnie rozumieją te Nowe Przymierze. Wielu ludzi traktuje Nowe Przymierze jako kompletny taki, wiecie, zamiennik w ogóle tego, co było wcześniej i uważają oni, że w ogóle Stary Testament można wyrzucić do kosza na przykład, że dzisiaj prawo w ogóle nie obowiązuje, nie ma czegoś takiego jak prawo Boże, że dzisiaj jest tylko miłość, że Stary Testament to nie jest dla nas w ogóle, że nie czytajcie tego. I kierują się tacy ludzie tylko i wyłącznie Nowym Testamentem, tak? Idą w totalną skrajność, właśnie nie rozumiejąc tego, że Biblia to jest jeden żywy organizm, który ze sobą współpracuje. Drudzy z drugiej strony mówią w ogóle co innego, tak? Tak jak na przykład Mesjanie mówią, że Nowe Przymierze to jest tylko, wiecie, że w Nowym Przymierzu doszła tylko ofiara Chrystusa, a to wszystko, co było w Starym Przymierzu, to zostaje, wiecie. Kozły, cielce, świątynia, masa przykazań, setki przykazań zostają, tylko doszła do tego wszystkiego ofiara Chrystusa. I oni tak naprawdę, myśląc, że są w Nowym Przymierzu, to tak naprawdę są dalej w Starym Przymierzu, tak? Więc my dzisiaj chcemy po prostu omówić dla was, wyjaśnić dla was parę rzeczy, bo wierzymy w to, że po prostu Pan Bóg chce, żebyśmy to zrobili dzisiaj. Tak, żebyście nie szli ani w jedną skrajność i żebyście nie zakładali na siebie, wiecie, brody z pejsami, ani żebyście nie szli w drugą skrajność, żebyście zatracali całe prawo i wyrzucali Stary Testament i czytali tylko Nowy na przykład, tak? Także, no. Trzeba zacząć od tego, kochani. Jak Stare Przymierze wyglądało, tak? Tak, trzeba zacząć od omówienia tego, jak wyglądało Stare Przymierze. Bo w Starym Przymierzu zawarty jest obraz Nowego Przymierza. W tym, co się działo w Starym Testamencie, zawarte jest jedno wielkie, ogromne proroctwo na temat tego, co dzisiaj dzieje się w waszych życiach, gdy wierzycie w Jezusa Chrystusa. Dlatego tak, po pierwsze, przymierze. Z kim Pan Bóg zawarł przymierze? Otóż Pan Bóg zawarł Stare Przymierze z potomkami Abrahama. Te przymierze tyczyło się tylko i wyłącznie narodu izraelskiego. Tylko uwaga, pomimo tego, że tyczyło się tylko i wyłącznie tego narodu, to nie było jakby ono ograniczone tylko do tego narodu. I co mam na myśli mówiąc to? Mam na myśli, że do tego narodu i do tego przymierza mogli się przyłączyć również cudzoziemcy. Pan Bóg wyraźnie mówił w Starym Testamencie, że nie będziesz czynił różnicy pomiędzy cudzoziemcem, który da się obrzezać i wstąpi do waszego narodu i przyjmie całe prawo i wszystko to, co przedstawiłem wam, a swoim bratem, tak? Będziesz traktował tych ludzi tak samo, ponieważ jeden i drugi, poprzez to, co robi, stał się prawowitym Izraelitą i dzieckiem Boga, tak? Także przymierze tyczy się Izraela, Stare Przymierze. Dlaczego tyczy się ono Izraela? Dlatego, że wszystko zaczęło się od jednego człowieka, który nazywał się Abraham, a konkretnie Abram. I Pan Bóg obiecał temu człowiekowi, że z jego potomstwa wyprowadzi naród, poprzez który to naród
Pan Bóg dalej będzie błogosławił resztę innych narodów i resztę po prostu ziemi, tak? Izrael właśnie, są to potomkowie Abrahama, tak? Także Pan, wypełniając swoją obietnicę wobec Abrahama, stworzył naród izraelski, rozrósł się ten naród z 12 synów Izraela, z 12 synów Jakuba. Wielki, potężny naród się rozrósł. Ten naród następnie był uciskany w Egipcie. Pan Bóg go z tego Egiptu uwolnił, zaprowadził pod górę Synaj i tam zawarł z nimi przymierze, tak? Także tyczy się to Izraela. I teraz, na czym polegało stare przymierze? Otóż wszystko, o czym wam będziemy teraz mówić, wszystko, co będę teraz wymieniał, było wykonywane w Starym Przymierzu w sposób cielesny. Bo tego wielu ludzi nie rozumie, że nowe przymierze to jest nowy sposób tak naprawdę wypełniania tego wszystkiego, o co Pan Bóg już dawno nas prosił i co dawno od nas chciał, tak? Jest to bardzo ważne. Słuchajcie, nowe, stare przymierze generalnie nie poszło tak, jak miało oryginalnie pójść. Jak możemy przeczytać w Księdze Wyjścia, planem Pana Boga od początku w Starym Przymierzu było sprawienie, aby cały ten naród Izraela stał się dla Pana Boga narodem królewskich kapłanów. Pan Bóg powiedział, że wy będziecie dla mnie narodem świętym, tak? Królewskim kapłaństwem. Jednak to wszystko nie wyszło. Cały naród nie stał się królewskim kapłaństwem, niestety. Dlaczego? Ponieważ cały naród pod górą Synaj niestety dokonał tragicznego wyboru i po prostu zdradził wszechmogącego Boga. Tak jak się mówi na pierwszej randce, jakbyście poszli z kimś się spotkać i po wyjściu z randki zaraz umówilibyście się z kimś innym, tak? W ogóle nie zależałoby wam na tej osobie, z którą przed chwilą byliście. Tak samo oni, tak? Umówili się z Panem Bogiem, Pan Bóg przedstawił im swoje przymierze, oni się zgodzili ustnie, następnie Mojżesz poszedł na górę, a oni po prostu ulali sobie cielca i od razu złamali warunek przymierza, tak? Warunki tego przymierza. Dlatego stare przymierze troszkę się zmieniło. Od tej pory, od kiedy oni złamali te przymierze, od kiedy ulali sobie tego złotego cielca i zaczęli go czcić, Pan Bóg dodał do tego przymierza dużo ustaw i nakazów oraz zmienił sposób oryginalnie wykonywania tego przymierza, tak? Tak jak oryginalnie cały naród miał być królewskim kapłaństwem, tak jak jest to teraz w Nowym Przymierzu, tak zmieniło się to na to, że synowie Arona byli kapłanami, lewici. I tylko oni sprawowali urząd kapłański, tylko oni nosili arkę i to było w ich jakby rękach wszystko, tak, żeby zajmować się świątynią i kapłaństwem takim dosłownym, tak. A także to jest pierwsza rzecz, która się zmieniła. Druga rzecz to jest to, że oryginalnie prawo Izraela nie miało być aż tak mocno rozbudowane, jak było rozbudowane, tak? Wiemy, że w Starym Przymierzu możemy znaleźć około tam, ja nigdy tego nie liczyłem, także ja powtarzam teraz, wiecie, tak jak mi powiedziano, ja nigdy tego nie policzyłem, ale podobno było tam około 613 przykazań, tak? Które oni musieli wypełniać. Oczywiście niektóre przykazania były tylko dla kobiet, niektóre tylko dla mężczyzn, niektóre tyczyły się obrządku świątynnego, także to nie było tak, że musieliście wypełniać wszystkie 613, ale było ich ogólnie tyle, tak? Ważne jest też oznaczyć to, że te wszystkie dodatkowe ustawy tak naprawdę dotyczyły tych pierwszych ustaw, nie? Tak, do każdego z przykazań zostało dodane masa zapisków, które te zapiski wyjaśniały im, jak mają przestrzegać tych pierwszych, oryginalnych przykazań, tak? To były masę różnych zapisów. Na przykład jak mieli przykazanie o szabacie, no to Pan Bóg im dodał tam przykazanie, że w szabat nie wolno wam tego i tego i tego, tak? Tak, i dlaczego Pan Bóg to zrobił? Pan Bóg to zrobił przez to, że jeszcze ducha nie było. Tak. I my teraz po ofierze Pana Jezusa, tak, to mamy dostęp do Ducha Świętego. I jak już Duch Święty w nas zamieszka, to my mamy to w sercu po prostu. Wiemy, jak obchodzić te wszystkie rzeczy. I w tamtym momencie po prostu Pan Bóg to tak zrobił, bo jeszcze nie było Ducha Świętego i w jakiś sposób musiał im pomóc, żeby lepiej im było przestrzegać po prostu to wszystko. Tak. Dostali pomoc od Boga generalnie za swój grzech. Dostali pomoc, ale również i mega utrapienie na swój kark, tak? Bo o ile prawo i przykazania były dla nich pomocne,
i pomagały im przestrzegać tego, co oryginalnie Pan Bóg chciał, aby przestrzegali, to również przez cały nawał tych przykazań, przez to, że było ich aż tyle, było po prostu niemożliwym dla wielu z nich, aby w ogóle tego przestrzegać, tak? Generalnie dla nas, dla ludzi jest niemożliwym, żeby czasami nie zgrzeszyć, tak? Upadamy bardzo często, a tym bardziej dla nich wtedy, tak? Kiedy był taki nawał tych przykazań. W każdym razie tak, duch nie został wylany, Pan Bóg nie mieszkał w nich i dlatego dostali masę różnych zapisków, które pomagały im przestrzegać tych pierwszych. Tak jak podaliśmy na przykład o szabacie, oryginalne przykazanie było, że nie będziesz pracował w dzień szabatu, no to Pan Bóg im dołożył parę zapisków jeszcze tak odnośnie szabatu. Było powiedziane nie kradnij, no oni tego nie rozumieli, więc Pan Bóg im dołożył, tak, że jak twój wróg woła zgubi, to ty idź i oddaj mu tego woła, tak. Musieli mieć napisane, no bo sami by się nie domyślili, tak. Tego typu rzeczy. I w związku z tym, że duch nie był wylany, w związku z tym, że kapłaństwo było przeniesione na pewną część ludu izraelskiego, w związku z tym, że był taki nawał prawa, powstała również cielesna, fizyczna świątynia, tak? Do której to lud Izraela chodził, w której to lud izraelski się zgromadzał i ta świątynia po prostu była centrum życia religijnego wtedy tego Izraela, tak? Tak to wyglądało. W tej świątyni obchodzono święta, w tej świątyni składano ofiary ze zwierząt, w tej świątyni odbywało się generalnie wszystko. Oprócz tego wszystkiego, każdy, kto chciał wejść do zgromadzenia izraelskiego, musiał zostać obrzezany. Każdy mężczyzna musiał zostać obrzezany 8 dnia, musiał zostać obrzezany jego napletek, ponieważ było to przymierze zawarte z Abrahamem. Pan Bóg zawarł przymierze właśnie z Abrahamem i powiedział mu, że ty oraz twoi synowie po tobie oraz każdy, kto chce być z tobą, tak? W tym wypadku służba Abrahama oraz cudzoziemcy, którzy później przyłączali się do Izraela, musieli być 8 dnia obrzezani. Jeżeli ktoś nie był obrzezany, nie mógł być członkiem Izraela i nie mógł mieć relacji z Bogiem, po prostu, tak? Ta dusza była wykluczana z ludu izraelskiego, jeżeli nie była obrzezana. Także podsumowując to wszystko, zaraz przejdziemy do sedna generalnie, w skład Starego Przymierza wchodziły ofiary, obrzezanie, patrzę się na kartkę, tak, świątynia, kapłaństwo lewickie, tak, pewnej grupy ludzi, prawo i przykazania, święta. Te przymierze dotyczyło Izraela, no i tyle, tak. Tak wyglądało to przymierze. Jak Marcel powiedział przed chwilą, że w Starym Przymierzu te rzeczy były wykonane po prostu w cielesny sposób, to później jedyna zmiana, która tak naprawdę się stała, to, że teraz bardziej duchowo to wszystko robimy, nie? Tak, musicie zrozumieć, bo to jest celem tego wideo. Musicie zrozumieć, że te wszystkie rzeczy, które wam wymieniliśmy, ofiary, świątynia, kapłaństwo, co tu jeszcze było? Obrzezanie nawet. To wszystko jest dalej w Nowym Przymierzu. Czy wy rozumiecie, że jeżeli nie jesteście obrzezani, to nie będziecie zbawieni? Tak, powiedziałem właśnie te słowa. Jeżeli nie jesteście obrzezani, nie będziecie zbawieni. To jest wielokrotnie w Nowym Testamencie ujęte. Te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy, one nie zniknęły. To nie jest tak, że to jest kompletnie nowe przymierze. Że to jest w ogóle totalnie co innego niż stare. Stare wyrzucamy do śmietnika, bo mamy tutaj miłość, mamy ofiarę i teraz jesteśmy, wiecie, w ogóle kimś innym. Jesteśmy kościołem, tam to był Izrael. Oni mieli te ofiary, mieli prawo, mieli świątynię. Nas dzisiaj w ogóle to nie obchodzi. My jesteśmy kompletnie kimś innym, jesteśmy kościołem. Jest super, tak? Nowe przymierze. Pan Jezus oczywiście przyniósł miłość, ale nie zniósł prawo, tylko potwierdził to wszystko, co było zawarte w Starym Przymierzu. Tak, dokładnie tak. I już wam to wszystko pięknie wykładamy. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać, jest to, że te wszystkie ustawy, że te całe przymierze tylko i wyłącznie dotyczy ludu Bożego. I tak jak Marcel powiedział już przed chwilą, że w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie ten znak właśnie, że człowiek był częścią ludu Bożego, było to, że człowiek był obrzezany, tak? Tak. I dzisiaj to przekładamy na to, że nasze serca są obrzezane. Tak, dokładnie tak. I w taki sposób my należymy właśnie do ludu Bożego.
Tak, dokładnie tak. I to jest zawarte w Księdze Jeremiasza i jest to zawarte dosłownie w trzech wersetach następujących obok siebie. Posłuchajcie tego. To jest Księga Jeremiasza 31 i też werset 31. Bardzo popularny rozdział, tak? Ciągle cytowany przynajmniej przez nas, ale bardzo ważny. Oto nadchodzą dni, mówi Jahwe, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Nie takie przymierze, to będzie inne przymierze, lepsze przymierze, doskonałe i wieczne przymierze, tak? Takim przymierzem nie było stare przymierze, dlatego Pan Jezus przyszedł i musiał zawrzeć nowe, bo tamte nie było doskonałe, tak? Czytam dalej, 33 werset. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwe. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I dwa punkty tutaj trzeba wymienić, które padły w tych wersetach. Po pierwsze, to jest to, co powiedziała Nicole, że te przymierze tyczy się w dalszym ciągu tylko i wyłącznie Izraela. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z kim? Z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. W momencie śmierci Chrystusa, w momencie zawarcia nowego przymierza, nie powstał jakiś nowy twór nazywany Kościołem. Te przymierze w dalszym ciągu dotyczyło tylko i wyłącznie Izraela. I w dalszym ciągu, tak samo jak wtedy cudzoziemcy mogli się przyłączać do Izraela, tak samo teraz ludzie tacy jak my, bo ja byłem poganinem z natury, tak samo jak Nikola wedle Biblii, mogą się przyłączać do Chrystusa oraz być częścią Izraela oraz nowego przymierza. Dlatego, kochani, Izrael to nie jest jakieś miejsce na naszej ziemi, tylko Izrael to jest lud Boży. To powinna być wasza definicja Izraela. To nie jest fizyczne miejsce, tylko to jest duchowe. Tak. I każdy może przyłączyć się i być w tej po prostu pięknej rodzinie. Tak, dokładnie. Izrael, generalnie cielesny, charakteryzowało to, że wierzyli oni w jednego Boga, tak? Także to nie chodziło o to, że oni byli tylko potomkami Abrahama i że to chodzi o cielesny rodowód, że oni są potomkami Abrahama, a więc dlatego, że są jego potomkami, to są Izraelem. Nie. Oni byli Izraelem, dlatego, że wierzyli w jedynego Boga. To ich charakteryzowało. Jeżeli potomkowie Abrahama nie wierzą w jedynego Boga, nie są częścią jego przymierza, to nie są oni ludem Boga, tak? Nie należą oni do Boga. I o tym pisał apostoł Paweł chociażby w liście do Galacjan 3:29, że jeżeli należymy do Chrystusa, to jesteśmy potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. To potomstwo Abrahama, to ten naród, który obiecał Pan Bóg Abrahamowi, że wywiedzie z jego lędźwi, to ten naród miał odziedziczyć błogosławieństwo, tak? I tu o tym czytamy, że jeżeli należymy do Chrystusa, to jesteśmy zaliczani do tego abrahamowego potomstwa. Już nie fizycznie, z krwi i kości, ale jesteśmy do niego zaliczani duchowo. Poprzez wiarę zostajemy do niego przyłączeni, tak? Także to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. O tym Paweł pisał w różnych listach swoich, tak? O tym jest napisane w Rzymian, że poganie zostają przyłączeni do tego drzewa oliwnego, którym jest Izrael, tak? Wersety na ten temat będą podane w opisie na wszystko to, o czym mówimy, żebyście mogli sobie szerzej poczytać. My po prostu szybko przez to przelatujemy, tak? Dalej, jeżeli jesteśmy Izraelem, jeżeli przymierze tyczy się Izraela i apostoł pisze, że zostajemy do niego przyłączani, tak? Gdy uwierzymy w Jezusa, no to co za tym dalej idzie? Potomkowie Abrahama niezmiennie, bo to jest wieczne przymierze, muszą być obrzezani. Więc co jest z obrzezaniem? Czy jesteście obrzezani? Ja wierzę w to, że my jesteśmy, ponieważ obrzezanie abrahamowe, cielesne, było tylko i wyłącznie symbolem obrzezania naszego serca, które dokonuje się za sprawą Ducha Świętego. I o tym jest napisane w Powtórzonego Prawa 30, werset 6. Jahwe, Twój Bóg, obrzeza Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył.
Proszę bardzo, obrzezanie serca. O to w tym wszystkim chodziło. Ale dlaczego obrzezanie napletka niby miało być tym samym, co obrzezanie serca? Dlaczego obrzezanie napletka jest proroctwem obrzezanego serca? Dlaczego Pan Bóg powiedział, że ten, kto nie jest obrzezany, nie będzie mógł być częścią jego ludu? No dlatego, że jak widzicie, obrzezanie było symbolem obrzezania serca. Było symbolem nowonarodzenia. A tak jak Pan Jezus Chrystus mówił, ten, kto nie jest nowonarodzony, do Królestwa Bożego nie wejdzie. Bo nowonarodzenie i obrzezanie twojego serca polega na tym, że Pan Bóg sprawia, że w twoim sercu następuje zmiana. Że twoje martwe, puste serce, które nie kochało Boga, nagle zaczyna Boga kochać i zaczyna wypełniać Jego przykazania. O to chodzi w nowonarodzeniu. I o to chodzi, że tak, każdy, kto nie jest obrzezany, nie wejdzie do Królestwa. Każdy, kto nie jest obrzezany w sercu i nie kocha swojego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą, tak jak tu czytacie, po prostu do Królestwa nie wejdzie, bo to jest niemożliwe, jeżeli nie kochacie Boga, tak? Jest to taka symbolika. Dalej, co możemy tutaj wymienić, kochanie? Możesz mi przypomnieć. Dalej, w związku z obrzezaniem, czyli w związku z wlaniem Ducha Świętego w nas, tak? W związku z nowonarodzeniem. Jest temat świątyni. Jest temat świątyni, tak? Już nie świątynia literalna jest naszym centrum kultu religijnego. Nie, naszym centrum kultu religijnego staje się nasze własne ciało, nasze własne serce i nasz własny umysł. To jest to, co mówił Pan Jezus do Samarytanki w 4 rozdziale Ewangelii Jana, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie po Jego śmierci nie będzie się czcić Boga, ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć nieustannie w duchu oraz w prawdzie. Dlatego Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, że mogą zburzyć tą całą świątynię, bo On w 3 dni ją odbuduje. Żeby już nie świątynia była centrum, żeby już nie świątynia była maskotką, żeby nie o literalną świątynię dbać i zamiatać ją tam, wiecie, jak szaleni, tylko żeby zamiatać swoje serce. Bo Pan Bóg od tej pory mieszka w naszych sercach, mieszka w naszych ciałach i to nasze ciała są Jego świątynią. Dlatego wlewa nas w nas swojego ducha. I dlatego to też jest piękne teraz, że uczynki, to nie chodzi o uczynki, że o, pójdę do świątyni tyle razy w ciągu tygodnia czy coś i Pan Bóg przez to nas przyjmie. Tylko to jest teraz takie piękne, że właśnie tylko Pan zna nasze serca i zna naszą szczerą wiarę. Tak, dokładnie tak. Podążając za świątynią, musimy powiedzieć o ofiarach, tak? W świątyni były składane ofiary. Czy my dzisiaj składamy ofiary? Oczywiście, ofiary są jak najbardziej częścią Nowego Przymierza. Trzeba w ogóle nadmienić, że ofiary były od początku. Odkąd tylko otworzycie Biblię i przeczytacie Księgę Rodzaju, to zobaczycie, że już Abel z Kainem składali Panu Bogu ofiary, tak, ze zwierząt. Także to nie było tak, że ofiary były czymś nowym w Starym Przymierzu. Nie, ofiary były powszechne. I ofiary dalej są obowiązujące w Nowym Przymierzu. Dzisiaj mamy chociażby ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Najważniejszą ze wszystkich ofiar, tak? Ona jest. Ona nie zginęła. Ona jest dalej obowiązująca. Ona nas oczyszcza z każdego grzechu. Ona za sprawą tej ofiary dostaliśmy Ducha Świętego, tak? Natomiast co z naszymi ofiarami, tak? Bo to Pan Bóg złożył ofiarę. Ale czy my dzisiaj składamy Panu Bogu ofiary? Oczywiście. Napisane jest chociażby w Ozeasza 14:2. Coś takiego. Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Pana. Mówcie do Niego. Przebacz całą naszą nieprawość i daj nam to, co dobre. Wtedy oddamy Ci cielce naszych warg. Tak, czyli jak Pan Bóg nas przyjmie, to wtedy będziemy składać Panu Bogu ofiary naszych warg. Dobrowolne ofiary naszych uczynków, tak? Gdy robicie coś dobrego dla Boga, gdy z własnej inicjatywy, tak, chwalicie Boga, robicie coś dobrego dla Boga, pomagacie braciom, poświęcacie swój cenny czas w swoim życiu dla Boga, to są dzisiejsze ofiary, tak? O to w tym wszystkim chodzi. Na przykład w Filipian 4:18 właśnie o tym pisze Paweł. Gdyż mam wszystko i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was. Woń dobrego zapachu,
ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Innymi słowy, apostoł Paweł otrzymał wsparcie od braci i mówi on im, że odebrałem waszą ofiarę, tak? Przysłaliście mi, pomogliście mi materialnie, a tym samym złożyliście ofiarę Bogu, tak? Bo oddaliście to, co cennego mieliście. A także to są dzisiejsze ofiary, które składamy dla Boga duchowo. W Starym Przymierzu były różne ofiary. Były ofiary za grzech, były ofiary ze zwierząt, były ofiary z pokarmów, były dobrowolne ofiary, były ofiary składane na święta. Różnego rodzaju ofiary, tak? A teraz mamy takie duchowe ofiary też. Jak się nawracamy, to na przykład odrzucamy ten świat, tak? Tak. Odrzucamy po prostu takie cielesne rzeczy i to też są ofiary w pewnym sensie, tak? No pozbywamy się całego życia, bo tak naprawdę, nie? Pan Jezus Chrystus widzi, że niektóre rzeczy nie są od razu łatwe dla nas, żeby odrzucić i że to jednak jest nas, od nas taka ofiara, nie? Tak, dokładnie tak. O, Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc, przez Jezusa Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Także ofiary są w Nowym Przymierzu jak najbardziej. Jest Izrael, którym jesteśmy my. Jest obrzezanie, które było zapowiedzią i symbolem obrzezania naszego serca, czyli symbolem chrztu w Duchu Świętym. Tak jak powiedzieliśmy, apostoł Paweł mówił, pisał w swoim liście, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Chrystusa nie należy. Jeżeli ktoś nie ma obrzezanego serca, nie ma nowonarodzenia, to do Chrystusa nie należy, tak? I nie będzie zbawiony po prostu. To jest to samo, co obrzezanie. Nie jesteś obrzezany ósmego dnia, nie będziesz członkiem ludu Izraela. Mamy świątynię, którą jesteśmy my. Jest po prostu tutaj wszystko. Jest totalnie wszystko, tak? Co było w Starym Przymierzu, ale wykonywane w inny sposób. To samo jest z prawem i przykazaniami. Dzisiaj mamy prawo i przykazania, tak? One nie zniknęły, one dalej są. Różnica jest taka, nie mamy tych dodatkowych ustaw, które Pan Bóg dodał za karę za to, że Izrael zgrzeszył, ponieważ te ustawy miały służyć tylko i wyłącznie w wychowaniu Izraela. Ale dzisiaj my ich nie potrzebujemy dlatego, że mamy Ducha Świętego. Tak, że to Duch Święty nas wychowuje i prowadzi. A to jest w bardzo wielkim skrócie, tak? Tutaj na tym wszystkim trzeba się po prostu zatrzymać generalnie i poczytać i pomyśleć nad tym, a to jest w bardzo wielkim skrócie, tak? Natomiast prawo nie przeminęło. Przeminęły te dodatkowe ustawy i prawa, które były za karę. Ale oryginalne prawo, które Pan Bóg chciał nadać od początku, tak? Które nie było dane za karę, dalej zostało. Przeczytaliśmy w Jeremiasza 31 o Izraelu i przeczytaliśmy jeszcze inną rzecz. Zobaczcie, 33 werset. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. To jest Duch Święty właśnie. Tak. Za pomocą Ducha Świętego, za pomocą obrzezania serca, Pan Bóg wypisuje nam prawo na naszych sercach. Nie te dodatkowe, ale te oryginalne. Tym oryginalnym prawem jest Dekalog, Święta Boże, które w skład tego wchodzą, oraz oczywiście biblijna dieta, tak? Kochani, oczywiście ważne, to co jest najważniejsze, jest to, co Pan Jezus też mówił w Nowym Testamencie. Pan Jezus nigdy nie zniósł święta Boże. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że prawa już nie ma. Teraz przyjdziemy właśnie i przeczytamy słowa Pana Jezusa, jak mówił, że On nie przyszedł wcale znieść prawo, ani stare przymierze, tylko przyszedł potwierdzić to wszystko. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazywany najmniejszym, tak? I tak dalej. Kochani, dlatego to jest takie ważne, jak oglądacie nasz film, czy jak oglądacie inne materiały na internecie, na YouTube, na TikToku, musicie otwierać te fragmenty i całe fragmenty, całe rozdziały czytać. Bo uwierzcie nam, że teraz jest taki czas, że ludzie po prostu zwodzą i tak. Trzeba po prostu być mądrym i otwierać Pismo Święte i samemu sprawdzać to wszystko, co my mówimy tak. I to, co każdy inny człowiek mówi. Tak.
I to jest nieprawda, że Pan Jezus przyniósł miłość, której wcześniej nie było. Bo Pan Jezus mówi, że na tych dwóch przykazaniach, jak go zapytano, tak, które przykazanie jest największe, nauczycielu, Pan Jezus odpowiedział, że miłuj Boga z całego serca i miłuj swojego bliźniego z całego serca. Bo na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy, czyli cały Stary Testament, całe wszystkie przykazania, które Pan Bóg im dał. Co jest napisane w Starym Testamencie? Że nie będziesz się mścił, ale będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. To nie było nic nowego, co Pan Jezus przyniósł. Że wcześniej nie było tych przykazań miłości, a teraz nagle Pan Jezus je przyniósł. One były, tylko ludzie nie rozumieli tego wszystkiego, w jaki sposób to się po prostu odbywało wtedy, tak? Kochani, ale to jest wszystko logiczne. Jak zobaczycie na samym początku, jak lud Boży nie był posłuszny. Przecież Pan Bóg mógł po prostu zakończyć to wszystko i nawet nie dawać te dodatkowe ustawy, tak? Mógł powiedzieć, że ja już nie chcę mieć nic wspólnego z wami. Tak. Ale przez to, że kochał lud Boży, robił to z miłości i dlatego mówimy, że to nie jest tak, że dopiero w Nowym Testamencie dopiero miłość była, bo to nieprawda. Pan nie. Bóg od zawsze nas kochał. Oczywiście. I do tej pory tak jest. Kapłańska 19:18. Księgę kapłańską czytam wam. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Jahwe. Powiedzcie mi, Pan Jezus coś nowego przyniósł? Nie. Pan Jezus przyszedł i objaśnił, jak to wszystko, co już było, w dobry i poprawny sposób wykonywać, tak? To nie są nowe przykazania miłości, tylko to jest nowy sposób wypełniania tych przykazań poprzez Ducha. Apostoł Paweł pisał, że całe prawo streszcza się w tych słowach. Będziesz miłował Pana Boga swego i swego bliźniego, tak? Streszcza się. Nie jest zastępowane przez te nowe prawo miłości, ale całe prawo i prorocy, cała Tora streszcza się i kumuluje w tym, że będziesz miłował swojego Boga i będziesz miłował swojego bliźniego. Także prawo jest, przykazania są, nie zginęły. Zginęła księga prawa, która już nie jest nam potrzebna, ponieważ mamy Ducha Świętego, który nas napomina. Także podsumowując to wszystko, w Nowym Przymierzu jest dokładnie wszystko to samo, co było w Starym Przymierzu, ale wykonywane w nowy sposób, w nowy, świeży sposób. Tak jak w Starym Przymierzu były składane ofiary ze zwierząt, z cielców w świątyni, tak dzisiaj my w naszej duchowej świątyni, w naszym ciele składamy Bogu naszemu ofiary. Tak jak kiedyś kapłaństwem byli tylko i wyłącznie lewici, pewna wąska grupa osób, tak, jedno pokolenie izraelskie, tak dzisiaj jest napisane o nas wszystkich, że my wszyscy jesteśmy królewskimi kapłanami dla Boga. Z kapłaństwa aronowego zmieniło się na kapłaństwo melchizedekowe. Tak jak kiedyś obrzezanie było na ciele, tak dzisiaj obrzezany jest każdy, kto wierzy szczerze w Chrystusa i kto chce za Nim podążać. Przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego, o czym pisał Paweł i już wam to czytam. Kolosan 2:11. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Czyli przez pozbycie się naszej grzesznej, starej natury, przez wyjście z naszego starego, brudnego życia i przejście do nowego życia, które jest poddane Bogu, tak? Także wszystko jest, kochani. To wszystko funkcjonuje, obowiązuje w duchowy sposób. Również obowiązuje, słuchajcie, oko za oko i ząb za ząb. Bo niektórzy mówią, że kiedyś to było, tak? Sądowniczy system, oko za oko, ząb za ząb. Ale dzisiaj nie ma, bo dzisiaj Pan Jezus każe nadstawiać nam policzek, tak? A ja wam powiem, że nie. Oko za ząb i ząb za oko obowiązuje. Tylko to nie my wykonujemy karę. To Pan Bóg wykonuje karę. Tak? Jest napisane, że zemsta do mnie należy. Nie mścicie się, bo zemsta do mnie należy, mówi Pan. Ja odpłacę. Wy żyjcie świętym życiem i nie zajmujcie sobie głów i waszych serc obmyślaniem zemsty. Bo mogłoby wam to zaszkodzić, tak? Po prostu Pan Bóg robi za nas robotę i cały sąd. Także to tyle od nas. Ten temat jest dla wszystkich, ale szczególnie dla osób, które już troszkę czytają Biblię, troszkę rozumieją to, o czym mówimy, bo używamy tutaj już pojęć, tak, takich jak kapłaństwo lewickie, melchizedekowe,
i tak dalej, które dla osób nowych totalnie mogą być niezrozumiałe. Natomiast tak, to jest nowe przymierze, nowy sposób z Duchem Świętym. No, także kochani, wszystko co tutaj jest napisane jest ważne, stare i nowe, to jest wszystko i to jedno razem. Pan Jezus Chrystus po prostu potwierdził to wszystko, jak tutaj chodził po ziemi. Pan potem nam dał Ducha Świętego i teraz my, jako lud Boży, mamy obowiązek, żeby się dzielić tym Słowem z Wami, tym Duchem z Wami. Mamy nauczać i pokazywać po prostu Wam prawdę. Także tak jak zawsze zachęcamy, żebyście otworzyli Pismo Święte i zaczęli czytać więcej i żebyście tak zawsze sprawdzali każdy filmik ze Słowem Bożym. Tak. I co? Jeszcze dodam tylko tyle, że zobaczcie, jakie to jest diabelskie, nie? Zobaczcie, że ten cielesny Izrael tam, o którym Pan Jezus mówi, że to jest synagoga szatana, że są pewni ludzie, którzy są Judejczykami, mówią, że są z Izraela, ale nie są Izraelem. Ci ludzie, wiecie, ilu z nich uwierzyłoby, gdyby rozumiało, że jest tak, jak mówimy? Wielu Żydów w Izraelu nie wierzy w Chrystusa dlatego, że nasłuchali się właśnie tych ewangelicznych zwiedzeń, tak, tych kłamstw, że dzisiaj Izrael to nie, że jest Kościół, że prawa nie ma, że jest łaska. Po prostu oni, gdyby oni zrozumieli, że tu dalej chodzi o Izrael, że tak, że jest łaska, ale prawo nie przeminęło, że dalej jest świątynia ofiary i to wszystko, o czym wam mówimy, to wszystko, czego oni byli uczeni od małego, nauczani, tak, w synagogach, to wielu z nich by się po prostu nawróciło. Diabeł rozsiał zwiedzenie i po prostu zbierane jest tego żniwo, tak? No i tyle. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, błogosławimy was wszystkich. Przytulamy. Przytulamy i bye bye. I już wam to wszystko pięknie wykładamy. Dobra, teraz jak to wyłożyć, matko jedyna.